Cześć. Witam Was w jak najbardziej aktualnym tematem w moim studiu na schodach. Jak najbardziej aktualnym, ponieważ zbliża się zima. Nie wiem, czy ktoś już kiedyś zrobił z mężczyzn takiego vloga na temat butów na zimę. Ja nie będę tutaj, wiadomo, reklamował żadnych firm. Nie jest to moim celem. Nikt mi za to nie płaci. Natomiast chciałem omówić dzisiaj kwestię właśnie butów zimowych. Zbliża się zima, wiadomo. Każdy chciałby, żeby te buty z mężczyzn i z kobiet, z dziewcząt, no wiadomo, chciałby, żeby te buty spełniały nasze wszystkie kryteria, nie? No, tych kryterii sporo, różne to są kryteria: elegancja, cena, ciepło, wodoodporność, cena, różne są te kryteria. Ich jest masa, każdy by chciał, wiadomo, nie? No. Tak jak powiedziałem, jest to kontynuacja, jest to następny filmik na moim kanale. Przy okazji też zachęcam do oglądania kanału Czerwcowej Lenki, która no, ma już tam więcej, o wiele, wiele filmów niż ja. Ja to, wiadomo, no, ja jestem takim pomocnikiem, o, tak powiem. No. Ale dobra, nie będę przedłużał. I oglądajcie też dziewczyny, które tam pojawiają się u Czerwcowej Lenki, nie? No. Tam w sensie subskrybują i tego, nie? Także polecam Wam te wszystkie kanały, ich jest sporo. Tak więc przystępujemy, moi panowie, bo przede wszystkim tak. Nie chciałbym żadnej z pań urazić, żeby laja nie dostać też, jeśli chodzi, bo panie też zdarza się często, że panie wybierają panom buty, wybierają spodnie, czego ja jestem niejednokrotnie świadkiem, nie? Będąc na ciele męskim, a tam sporo kobiet. No. Pierwszymi bucikami będą takie Nike. Ja lubię... Ja się ubieram na czarno, nie? Żeby tak ogólnie jeszcze taki rys rzucić. Ja się ubieram na czarno z wszystkimi odcieniami i czerni. Także czarne buty. Przepraszam. Będziecie świadkiem teraz. Tak? Halo? Cześć, Myszko. I cołem. Myszko, właśnie nagrywam film o bucikach i będziesz na filmiku. Kła. No po pocztu. Nagrywam filmik i w trakcie nagrania zadzwoniłaś. No. No. No i poleciłem ciebie, Myszko, także... Poleciłem wszystkie panie, które ciebie oglądają też do oglądania na moim kanale i które cię subskrybują. Nie wiem jaki będzie tego oddźwięk i efekt, bo wiesz, jak to bywa. Ja mam mało widzów. Myszko, później troszkę jeszcze, wiesz. Najpierw nagram. Tak? Budzi. A? Przepraszam, kontrola, wiadomo, ze sztabu dzwoni. No i jak powiedziałem, ja lubię wszystkie kolory, wszystkie odcienie czerni, no więc ja nie mam za bardzo z tym problemu, nie? No. Także ja biorę czarne. I też ważne, w moim wypadku też pokażę Wam kurtki, jakie mam i jak te buty się komponują właśnie z kurtkami, nie? No.
Ale to w następnym odcinku, nie? To chyba będzie. Nie wiem, ja nie widziałem jeszcze ktoś, mężczyzny, żeby coś takiego pokazywał, no ale. Panie zresztą mają też synów, ojcowie mają synów, no. A to taki. Jak to ktoś będzie chciał wdrożyć u siebie w życiu, to będzie wdrażał, jak nie. To nie. Prostota przede wszystkim. No tak jak powiedziałem, tu są te Nike. Tak one wyglądają. Taka podeszwa. Buty za kostkę, wiadomo. Tutaj jest wszystko grube, takie, nie? U nas nie ma takich śniegów. Ulice często są odśnieżane. Ja po żadnych przeprawach nie chodzę, po lasach żadnych, żebym ja musiał mieć, wiecie, jak nie wiadomo jakie buty, nie? No. Więc to są takie buty z takimi sznurowadłami. Teraz tak, cholewa skórzana często je impregnuje. Podeszła gruba, dobrze okrojone wszystko jest. Nie ma żadnej lipy tutaj, skuchy. One mi pasują do różnych kurtek, nie? Te buty. Fajne są. To są. O. Tak. Nie wiem, czy tu jest jakiś model. Nie, wiecie, nie ma. Nie ma. Nie ma żadnego. Nie ma żadnej nazwy. Jest tutaj znaczek, ale żadnej, no, nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj no mamy, wiadomo, nie? No. Ja znawcą nie jestem, jestem kolekcjonerem butów. No i pierwsze, jak powiedziałem, mi pasują do wszystkiego, nie? Styl, elegancja, design nowoczesny. A jak długo wytrzymają? No one jak je się impregnuje, bardzo długo wytrzymują, nie? Bardzo długo wytrzymują. Ja lubię połączenia ogólnie skóry z gumą, nie? Skóra z gumą to jest dla mnie optymalne. Wiadomo, są membrany, są różne inne tam jakieś tworzywa, nie tworzywa, materiały. Czy w nich jest ciepło? Jest bardzo ciepło. Chociaż to jest skóra, wiadomo, no jeśli to mają być buty typowo dostanie, że tam gdzieś ktoś stoi, przykładowo, nie wiem, znicze sprzedaje przy cmentarzu, jeśli ktoś na przykład czeka długo na dziewczynę, tam nie wiem, z 2 godziny albo, no to no, może być mu troszeczkę chłodno, no, ale tak ogólnie do przemieszczania się w zimie, jak dla mnie optymalne są, są wyższe buty, wiadomo, nie, no ale... U nas nie ma takich śniegów. No. Jaka jest cena? Aha, jaka jest cena ich? One kosztowały jakieś tam 3,5 stówy, coś takiego, nie? Także 3,5 stówki trzeba sobie zarezerwować. Coś takiego to było, nie? Nie będę wam ściemniał. No. A materiał wiadomo. Skóra, guma i heja. Wkładka też jest fajna, miękka. Miękkie są. To są takie, no można powiedzieć, ale trekkingowe, no takie. A Conditions, tutaj jest nazwa ACG, widzicie? A Conditions Gear. No, to są te pierwsze buciki. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, to sobie takie laczki może sprawić. Panie, panowie, kto chce, wygodne są bardzo, nie? Przebiec fajnie, a i jak w razie czego obrona, jakaś czubki są twarde. Także spokojnie, nie? Idzie sobie. Następne buciki, takie, się prezentują. I te buty mam około, no, 2 lat, no, tamte miałem, nie? To też mam tak gdzieś około 2 lat. To są merele. Przepraszam, że tutaj brudy, no to piasku trochę.
Merel. Tu już podeszła, nie jest tak gruba. Aczkolwiek też jest gruba. Nie? Wiadomo. No. No i te buciki też, no ja lubię taki styl ogólnie. Też to jest właśnie połączenie skóry. I teraz tak, one mają membranę w środku, nie? Tu w środku jest wszyta membrana. Tak jak mi zapewniano. Nie? Że one są wodoodporne. One są wodoodporne. Tak mi zapewniono. No. I teraz tak. No, jeśli chodzi o wygląd, design. Nowoczesny, wiadomo, nie? Gdzie ja w ogóle buty? Te kupiłem w te kupiłem w City Sport, coś takiego jest taki sklep. A w tym, no, jak one się nazywają, outlecie. No. I teraz tak, no do czego one pasują? Ja mam większość spodni właśnie w odcieniu czerni, także będą mi pasować idealnie, nie? Tam skuchy nie ma żadnym z tym, w związku z tym pierwsze lepsze portki biorę, ubieram i do wszystkiego pasują, nie? No. Wiadomo, no. Nie będę ubierał do jakichś letnich, nie? Bo to, no. Następna sprawa, czy one są wytrzymałe? One są wytrzymałe. Według mnie są wytrzymałe. Są dobrze zrobione, wszystko jest dobrze oblepione. Skóra jest mocna. Nie jest jakaś skucha, wiecie, że tam z jakiejś, nie wiem, muchy zdjęta skóra, czy tam. Naprawdę są mocne buty. Dobrze obklejone. Ciepłe. Tu jest wszystko grube, takie naprawdę, no powiem wam, masywne, takie grube, no pięta jest, tu jest twarde wpięcie wszystko, także no tu jeśli chodzi o ciepło, wodoodporność, o żywość sobie, wiecie, bo niektórzy mają przemieszczenia tam z kostką, mają coś, różne mają ludzie problemy, nie? No, następna sprawa, no design, tak jak powiedziałem, nowoczesny, do czego pasują, długo wytrzymają, wiadomo. Aha, i ja za nie dałem coś 3,5 stówy, coś takiego było. No, więc tak te laczki wyglądają. No. I ostatnie z moich bucików, że tak powiem. No ja tak nie mam, nie potrzebuję tyle butów, no nie chodzę, nie jestem jakimś traperem. Następne to są takie buty, nie? Buty HD. Podeszwa tak się prezentuje. Trochę w nich popylałem, ale tu jest futro, nie? Tyle, że no, tak one wyglądają jeszcze, tak. Tyle, że tych butów już nie kupicie. Ponieważ firma HD właśnie przestała istnieć. Chyba. A może nie, ale raczej przestała, no cóż. Pomijam fakty tego, no ale gdzie niegdzie można jeszcze kupić, no, być może wiadomo, nie? To nie jest tak, że od razu i wszystko zniknęło. Jak traficie, to traficie. No. Te buty też są bardzo mocne. I teraz tak. To jest skóra. Ten symbol. Tak wygląda na to. Zaraz. No raczej skóra. Przepraszam, że tak się tutaj zaplątałem. Raczej skóra. No. Tu jest guma. Wszystko jest ładnie obklejone. Nie ma żadnej, wiecie, tandety, popeliny.
Ja zwłaszcza zwracam na to uwagę, nie? Żeby buty były dobrze obklejone. Dlaczego one pasują, tak jak mówiłem wcześniej, nie? Ja mam taki, nie ubieram się tam jak jakiś tam stary dziadek, nowocześnie, wiadomo. No, do czego one pasują, to też już wiadomo. Materiał, to też już mówiłem. Jak jest ich wodoodpornością? Ciepłe to one są na pewno. Z wodoodpornością nie miałem nigdy możliwości jeszcze sprawdzić, jak one sobie radzą z wodoodpornością. Ja je ubrane, nie wiem, ze 5 razy może. 5 razy je miałem ubrane, no. Także tak się te buciki prezentują. Myślę, że wszyscy dowiedzieli się. Podeszwa jest też gruba. Fajne buty. Pięta też jest, widzicie, taka masywna. Czubki są mocne. Także czy dla dzieciaka, czy dla chłopaka, czy dla pań, czy dla kogokolwiek. Buty są naprawdę do przemieszczania się, do uprawy, na spacery. Takie są. O, sznurówki. Sznurówki mocowania mam tutaj. No. Aha. Ile one kosztowały? Powiem wam, no nie pamiętam, bo je dostałem w prezencie. No. Je dostałem w prezencie. Także tak. Także myślę, że udzieliłem wam jakiejś tam pomocy, informacji. Nie musicie się do tego, wiadomo, stosować. Ja nie wytyczam i nie nakazuję. Ja po prostu chciałem pokazać. Może kogoś zainspiruję. Może ktoś akurat będzie chciał też tak, wiadomo, jak ja, opracować sobie taki patent i na takim składzie chodzić. No i co? I to chciałem właśnie wam powiedzieć. Zobaczcie sobie, czy wam pasuje taka stylowa. No i kłaniam się wam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Aha, i jeszcze będzie drugi odcinek, jeśli chodzi o kurtki. Jak to pasuje z tymi butami, nie? Trzymajcie się jeszcze raz. Ha, ahoj. Ahoj. Ahoj, na razie.